Pojawi się wiele bardzo interesujących zdarzeń. Między innymi dwa wieczory muzyki alternatywnej, na której, w ramach których pojawią się między innymi no, fantastyczny zespół Grizzly Bear. Będzie Matt Elliott, będzie Sam Vincent, Mika Pichinson. Innym wydarzeniem, którego absolutnie nie można przegapić, będzie legendarna formacja z Nowego Jorku, Yola Tengo. Także z takich mniej może znanych wydarzeń muzycznych, ale absolutnie wartych zobaczenia. Wieczór muzyki folkowej, w ramach którego pojawi się m.in. nasz rodzimy żywiołak, będzie też Kaballach, izraelska grupa bardzo ciekawa, która przetwarza muzykę folkową z tamtych rejonów w taką bardziej współczesną wersję elektroniczną, oraz Valravn, to jest z kolei zespół norwesko, a część tego zespołu pochodzi z Wysp Owczych. No i jeszcze oczywiście zapomniałem o jednym bardzo istotnym wydarzeniu z kręgu muzyki alternatywnej. To będzie 19 listopada w Teatrze Rozrywki koncert jednej kobiety, jednego mężczyzny. Ta kobieta to Josephine Foster, wokalistka obdarzona niezwykłym głosem, chociaż może w Polsce mniej znana, ale to jest absolutnie też wydarzenie, w którym warto uczestniczyć. W drugiej części wieczoru z kolei wystąpi Andrew Bird, taka wschodząca, myślę, gwiazda songwritingu amerykańskiego i która chyba coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na mapie muzyki alternatywnej. To bardzo różnie bywa, ponieważ część z tych zespołów jakby zaprosiliśmy przez jedną taką dużą agencję, z którą mieliśmy bardzo dobre doświadczenia z ubiegłego roku. Jakby oni no już wtedy, wiedząc, że festiwal posiada jakiś taki certyfikat pewności, jakby tutaj niektóre propozycje sami nam przesyłali. No w chwili obecnej na Śląsku mamy trzy takie bardzo, bardzo istotne wydarzenia muzyczne, czyli poza festiwal jest festiwal muzyki nowej, no oraz właśnie tutaj Ars Cameralis. Myślę, że my idziemy trochę w inną stronę. Myślę, że tak jak festiwal muzyki nowej bardziej krąży wokół muzyki elektronicznej i nowych brzmień, OFF Festival bardziej idzie chyba w stronę takiej alternatywy, ale takiej bardziej ostrej i rockowej. Tu myślę, jest to wszystko takie nieco bardziej subtelne, bardziej w stronę kameralnej muzyki, często właśnie wywodzącej się z nurtu songwriterów. Takim najbardziej tutaj niezwykłym miejscem koncertowym jest klub Hipnoza, stwarza warunki bardzo, bardzo odpowiednie do tego typu muzyki. Choć również te bardziej takie kameralne koncerty wymagające większego skupienia odbędą się na przykład w Teatrze Rozrywki, jak Andrew Bird i Josephine Foster. Będzie też Kinoteatr Rialto i jeszcze wiele, wiele innych miejsc. Generalnie tutaj pojawia się pewnie pewien problem, ponieważ wiele z tych koncertów jakby wzbudza zainteresowanie, myślę, publiczności z całej Polski. No i w momencie, kiedy ktoś z Gdańska będzie musiał przyjeżdżać co 2-3 dni na Śląsk, tam i z powrotem, to faktycznie może być sytuacja nieco niekomfortowa. Natomiast generalnie odbiorcami naszych wydarzeń są osoby mieszkające na Śląsku, myślę. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich odwiedzających stronę uwolnimuzyka.pl.